We wtorek, 27 czerwca, odbyła się 52. sesja Rady Powiatu Słubickiego. Podczas sesji, 11 głosami za, przy 6 przeciw, radni udzielili wotum zaufania i uchwalili absolutorium dla starosty słubickiego Leszka Bajona oraz zarządu powiatu za rok 2022. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Jest to forma spędzenia czasu dla osób, które lubią czytać, rozmawiać o książkach, poznawać nowych autorów, a co za tym idzie i gatunki literackie. Nie trzeba być znawcą literatury, żeby przyjść na takie spotkanie. Jest po prostu forma spędzenia czasu miło, można poznać nowych ludzi i dobrze się bawić. Na każdym spotkaniu omawiamy, dyskutujemy nad inną książką. Dzisiaj będzie to powieść Hanny Bielińskiej-Steczyszyn, druga szansa, czasem trzecia. Jak wiadomo, każdy z nas ma inne gusta literackie, inaczej odbiera treści książki i zawsze ta wymiana myśli jest ciekawa i zmusza wszystkich uczestników do przemyśleń. Jeżeli ktoś jest zainteresowany naszymi spotkaniami, jak one wyglądają, zapraszamy na spotkanie we wrześniu, ponieważ są wakacje, jest lato i również mamy dwumiesięczną przerwę. Spotkania odbywają się zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca o godzinie 15, a jeżeli są jakieś zmiany, to informujemy naszych czytelników w bibliotece na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Tyle na dziś z dyskusyjnego klubu książki. Natomiast do biblioteki wrócimy w nadchodzącym tygodniu, aby przedstawić Państwu propozycje na czas wakacji. Społeczna, niepubliczna, ogólnokształcąca szkoła muzyczna w Słubicach zaprasza na kolejną edycję warsztatów przyrodniczych. My któregoś dnia, pamiętam, zaczęliśmy szukać jakiejś inspiracji na warsztaty dla dzieci wakacyjne. No i padł pomysł właśnie w kierunku przyrody. Pamiętam, wtedy rozpoczęliśmy współpracę z panią Natalią Duar. I powiem szczerze, że to był chyba strzał w dziesiątkę, dlatego że to pokazało, że no mamy lukę, że tak powiem, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia też w Słubicach. Świetnie się rozpoczęły. Poznawaliśmy przyrodę tą mikro, poznawaliśmy makro i te dwie edycje pokazały, że to jest niesamowita rzecz, która fajnie też się łączy z muzyką, tak? Bo wiadomo, że no wiele, że tak powiem, twórców inspirowało się też między innymi przyrodą. I w tym roku postanowiliśmy też użyć tego czynnika artystycznego i zamykamy tą przyrodę w obiektywie fotografu. I to tu chcielibyśmy, żeby dzieci, poznając na dwóch wyjazdach, które będziemy organizować, zresztą też będziemy tutaj wzdłuż Odry i po stronie Słubic i po stronie Frankfurtu, będziemy też robić takie wycieczki krajoznawcze, także większość będzie oczywiście w terenie. Będziemy mieć dwóch pasjonatów, podróżników, którzy właśnie w ten sposób i zwiedzają świat i pokazują nam tą przyrodę w obiektywie, tak więc oni będą pokazywać też ten cały kunszt i warsztat i w jaki sposób uchwycić to piękno przyrody, piękno i zarówno i rośliny i zwierzęcia. Także też pani Natalia Duer w tym roku też będzie z nami współpracować do uroczyska żubrów w powiecie sulęcińskim. Też zawitamy tam z nadleśnictwa, oprowadzą nas też i dzieci i pokażą im ten piękny teren. Ta edycja będzie taką szczególną edycją, bo ona będzie podparta też właśnie tą sferą taką artystyczną. Ostatni dzień chcemy właśnie i fotografią, i malarstwem, i filmikami, które zostaną zmontowane i chcemy to uwiecznić. Te warsztaty, myślę, że to jest to, czego brakowało.
Tak więc trzecia edycja, trochę inna, ale myślę, że bardzo ciekawa. No tutaj muszę też podkreślić, że współfinansowane jest to ze środków Urzędu Marszałkowskiego Lubuskiego, tak więc to jest też ta trzecia edycja, gdzie jesteśmy wspierani też finansowo. No i wielu tutaj naszych partnerów z naszego obszaru, tak więc no myślę, że to będzie ciekawa edycja, także zachęcamy od 3 do 7 lipca, także codziennie i z wyżywieniem, i z całą opieką dydaktyczną. No myślę, że znowu ciekawe i fajne warsztaty. Wszystkich chętnych zapraszamy do budynku Szkoły Muzycznej, bądź też można przez naszą stronę internetową, można pobrać formularz, można osobiście, jesteśmy od godziny 8 do godziny 16, tak więc zapraszamy serdecznie. Wśród prowadzących zajęcia, oprócz Natalii Duer z Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, będą także Ewa Drewniak z Rezerwatu Łąki oraz Renata Segucińska i Gerard Kędziak, podróżnicy i organizatorzy wielu wypraw turystyki krajoznawczej i przyrodniczej w kraju i za granicą. Ze strony Słubickiego Towarzystwa Muzycznego można pobrać regulamin warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 739-153-984. Na terenie Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą gospodarze obiektu wraz z Fundacją Dobro Kultury ze Słubic przygotowali dla młodzieży zaangażowanej w projekt Karuzela Zawodów Metody Orientacji Zawodowej w Polsce i w Niemczech pełen atrakcji piknik. Dzisiaj mamy piknik kończący nasz projekt, który rozpoczął się w 2019 roku. Muszę powiedzieć, że pogoda nam dopisała i tak naprawdę martwiliśmy się, że będzie inaczej. Dzisiaj jest piknik podsumowujący te 4 lata, 4 nasze zawody. Dzisiaj tak samo było przygotowanie kelnerów, kucharzy do tej uczty tak naprawdę. Zafundowaliśmy naszym uczestnikom troszeczkę zabawy, rozrywki. Park linowy właśnie teraz dobiega końca, że tak powiem. Sporo osób wzięło w nim udział, chociaż powiem szczerze, że strach był, ale motywacja jednak przezwyciężyła i zostali odpowiednio nagrodzeni. Tutaj przeprowadzamy bardzo często spotkania naszych projektów. Tutaj spotyka się młodzież polsko-niemiecka i przeprowadzana jest tak zwana pedagogika przeżyć. Mają możliwość zbudowania bliższej więzi, poznania siebie. Są zmuszani bardzo często do tak naprawdę porozumiewania się i pokonywania swoich barier językowych. Mamy tak zwaną równoważnię, gdzie wchodzi około 20-30 osób i mają za zadanie w ciągu 10 sekund zbudować taką między sobą interakcję, żeby utrzymać w 10 sekund tak naprawdę tą równoważnię w poziomie. Jest to bardzo trudne zadanie, bardzo często biorę udział w takich zabawach z młodzieżą i muszę powiedzieć, że jest kupa śmiechu, naprawdę. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tego typu spotkaniach. Buduje ona przede wszystkim tak naprawdę zaufanie, bo na tym to ma polegać. Jeśli ktoś się boi, drugi motywuje, czyli powstaje bliższa więź, tak? No i muszą się porozumiewać w języku polskim i niemieckim. Choć piknik był ostatnim wydarzeniem w ramach projektu Karuzela Zawodów Metody Orientacji Zawodowej w Polsce i w Niemczech, to jesteśmy przekonani, że po tych dobrych doświadczeniach polsko-niemieckiej współpracy pojawią się następne projekty i wykorzystując przywilej transgraniczności, wniosą w naszą wspólną społeczność wiele dodatkowej wartości. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg 5A Brandenburgia Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Na Słubickim Polu Golfowym Dębowa Polana członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Słubicach pod wodzą przewodniczącego związku i jednocześnie wziętego golfisty Leopolda Owsiaka uczą się podstawowych zasad i technik gry w golfa. Realizujemy projekt, który ma na celu podniesienie kondycji seniorów, jako że jesteśmy w słusznym wieku i te problemy zdrowotne każdemu doskwierają. Natomiast myślę, że poprzez ruch, poprzez uprawianie rekreacji prostego, myślę, sportu, który wymaga troszeczkę ruchu, myślenia a przede wszystkim spotykania się, że zachęcamy tu emerytów do udziału, do wyjścia z domu, do wspólnego treningu, do ruchu, a to z kolei na pewno przekłada się na zdrowie dla nas starszych już. Także chcemy utrzymać i zdrowie, i kondycję jak najdłużej, żeby z kolei, powiem może brutalnie, apteki nie obciążać. W ramach projektu dofinansowanego w kwocie 10 tysięcy złotych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizowane są trzy zadania. Pierwsze to wyjazd grupy seniorów 60+ na koncert do Filharmonii Gorzowskiej. Drugie to nauka podstawowych zasad i technik gry w golfa. Oraz trzecie, biesiada połączona z rekreacją na obiektach Bobrowego Szlaku w Nowym Młynie. Dzięki pracy pana Leopolda Owsiaka i pana Waldemara Rupińskiego, dzięki projektowi mamy dzisiaj tutaj seniorów. No i wspaniały widok. Jak wszyscy widzimy, no pięknie ludzie się bawią, pięknie odpoczywają. Chcielibyśmy takich widoków mieć przez cały rok jak najwięcej. No i w tym kierunku też cała moja praca idzie, żeby po prostu postarać się jak najbardziej wszystko ze swojej strony zrobić, żeby mieć jak najwięcej ludzi. Golf w Polsce nie jest sportem jeszcze tak bardzo rozreklamowanym. Mam nadzieję, że, znaczy ja jestem pewny tego, że gdzieś za jakieś 15 lat będziemy w całkiem innej sytuacji. No dzisiaj jeszcze ze względu na to, że jednak Polska była krajem komunistycznym, no ta moda jest po prostu gdzieś tam z tyłu i ludzie się boją golfa, czego strasznie żałuję, bo tak naprawdę wydaje mi się, że golf jest tańszym sportem od wędkowania, a już na pewno u nas. My także zachęcamy do korzystania z walorów sportowych i rekreacyjnych oferowanych przez Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurckiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza.